odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj ja, Stachu, bawi się za kombajnistę, jest ze mną brat Karola. Pomaga mi dzisiaj przy żniwach. Później do nas Piotruś dołączy. Kosimy sobie przężytko. Nawet nie patrzyliśmy, ile jest tam wilgoci, bo nie wziąłem miernika, ale później sprawdzimy, jak pojedziemy do domu. No nie ma co czekać. Jest okienko pogodowe, także trzeba po prostu teraz kosić to. Przężytko nawet ładnie sypie. Tylko że już teraz to nie wiadomo, bo może być porośnięte w włosach, no ale nic na to nie poradzimy. Trzeba zebrać co jest. No i tak, no. Dzisiaj ostro atakujemy, ile się da. Miejmy nadzieję bez awarii, żeby wszystko śmigało. Kombaj przesmarowany, zatankowany. Nic, tylko kosić. Tutaj troszeczkę już porobiłem talerzówką, gdzie się dało. A tutaj czekało na ten dzień. Dzisiaj który mamy? 10? 12. Dzisiaj 12 kosimy. Trzeci dzień pogody, także myślę, że powinno być dobrze. Tutaj zboże czyste, bez miotły, więc nie powinno trzymać wilgoci w sobie. Zresztą kurzy się za kombajnem, także tak to się prezentuje. No. Jesteśmy na bazie, zrzucamy już to przężytko. Ile miało? 12,4 chyba, tak? Sprawdziliśmy wilgotnościomierzem. 12,4, no już jest wymyte, bo jest białe. Zaraz zobaczymy na przyczepie, jak to się prezentuje. My zrzucamy, jeszcze dokosimy to. O, widzicie, że jest białe. Takie. Jeszcze trochę ciężko się muciło, bo zostają jakieś takie niedomłoty. A no ale już nic się nie poradzi. Przerośniętego no niby nie widać, żeby coś było. Może obiło po prostu. O jest. Co któreś się trafia. Tu jest. Tam nam się zasypuje. Muszę przepiąć tura. Kurzy się, nie? Ciul się kurzy. No ale dobra, okej. Okay. W sumie możemy jeszcze tego tu podstawić. Bo ja podjadę trochę do tyłu, do przodu ruszę. To wiesz, bo jak będę podnosił do góry kiper, to będzie automatycznie się dalej zasypywało tam, żeby się nie rozsypywało. No, także widzowie, atakujemy teraz pszenicę. Stachu, może się wypowie więcej trochę na ten temat. Kombajnista nasz nowy. No na razie zobaczymy, jak będzie sypać. Miejmy nadzieję, jak będzie. No tam trochę skuptowany dziki, no to widzieliśmy. Na razie trzeba zacząć. Sypie, sypie.
kombajna. Lecimy na 3 osoby teraz w kombajnie. No. Także tak, Staszko sobie radzi ładnie teraz. Cały dzień kosi. I kurde, dobrze mu to wychodzi. Przyłapał trochę ziemi. Kurde. Pierwszy problem Staszka w dniu, jako kombajnista, zdarza się, nawet i najlepszy. Tak, Karol to już łatwiej. No zdarza się, no.
akcji pszenicy. Wczoraj była niedziela, mieliśmy awarię odnośnie, co się stało. Macie taki wspornik, za który się zbierają sita z tyłu. O, chodzi ogólnie o sito górne. I on potrafił się urwać, taki kątownik, i wpadł nam do wentylatora. Wszystkie te łapki były pokrzywione, widzicie, też nie są proste. Wczoraj je prostowałem, jeszcze tą gwiazdę nam skrzywiło. No i już nie było tak naprawdę koszenia. Ja jeszcze do pracy. I tak żeśmy na szybko żeśmy to trochę poskładałem. I dzisiaj jeszcze dokończyłem składać to. No i będziemy próbować. Wczoraj był test bez sit. No i wszystko było niby ok. Teraz zobaczymy jeszcze, jak to będzie się prezentować. Będziemy próbować kosić dalej. No tutaj mamy tą pszenicę, ona jest tutaj wymokło. Karol później ma wrócić po południu, także on będzie kosił pszenżyto, ja idę do pracy. Będzie miał bizona zrobionego, że tak powiem. Ja popsułem, ja naprawiłem i cóż, no. Także załączę sobie mockarnię, zobaczę jeszcze, czy wszystko gra. Jeśli będzie ok, no to wjeżdżam. Idę zobaczyć właśnie. Dzieje wola nieba, jak to mówią. Zakładam kamerkę na głowę.